Polsce zaobserwowano około 450 gatunków ptaków. Około 230 gatunków to ptaki lęgowe, czyli takie, które rozmnażają się w naszym kraju. A co z całą resztą? Cała reszta to w większości ptaki przelotne, które tylko przelatują przez nasz kraj, wędrując między zimowiskiem a terenami lęgowymi. I też ptaki tak zwane raryty, czyli które z jakiegoś przypadku dziwnego, dziwnym trafem znalazły się w miejscu, gdzie normalnie ich nie ma. Są to ulubione ptaki birdwatcherów, dlatego że niekiedy zauważyć takiego ptaka, no to zdarzy się tylko raz w życiu. Są to pojedyncze, jakieś rzadkie stwierdzenia. Ale są też takie ptaki, które przylatują do nas na zimę, gdzie Polska stanowi, przynajmniej w jakiejś części, zimowisko tych ptaków i można je zobaczyć właśnie zimą. I dzisiaj o takich ptakach chcę poopowiadać, ponieważ takich ptaków jest trochę. To dzisiaj zajmuję się tylko wróblowymi, więc nie wytykajcie mi, że nie ma jakiegoś mszołowa czy jakiejś kaczki, dlatego że dzisiaj poopowiadamy sobie o ptakach wróblowych. Część z nich znacie, a część z nich możliwe, że niektóre osoby nawet nie słyszały, że takie ptaki w Polsce można zobaczyć, że takie są. Zatem zapraszam na materiał. Pierwszymi ptakami, które chcę Wam pokazać i omówić, są ptaki, które normalnie rozmnażają się w tajdze, czyli jer i jemiołuszka. I zanim przejdę do omawiania, to żeby być dokładnym, Polska nie jest jedynym zimowiskiem tych gatunków. One lecą także dalej do zachodniej Europy, zatem w okresie jesiennych przelotów, takich późnojesiennych i wczesnowiosennych, tych ptaków będzie jeszcze więcej niż w samej zimie, ale spora część z nich także zimuje. Jery ostatnio nawet widuję codziennie, a z kolei jemiołuszki widziałem mniej więcej w połowie stycznia statku jemiołuszek, więc tak, można je zobaczyć także w tym czasie. Jer to bliski kuzyn zięby. Jego areał lęgowy to przede wszystkim euroazjatycka tajga od Estonii i Skandynawii aż po Kamczatkę. Zimuje natomiast w łagodniejszym klimacie Europy, Azji, a także w północnej Afryce. W okresie migracji jery licznie przelatują przez nasz kraj, często w stadach mieszanych razem z ziębami. W wielu miejscach naszego państwa ptaki te pozostają na zimę i chętnie odwiedzają karmniki. Najchętniej żeruje na ziemi. Jego ulubionym pokarmem w karmniku są nasiona słonecznika pastewnego i proso. U jera występuje dymorfizm płciowy, najbardziej zaznaczony od wiosny i w okresie lęgowym. W tym czasie głowa i grzbiet samca są wyraźnie czarne, połyskujące. Natomiast zimą czerń tych ptaków jest przysłonięta rdzawo-płowymi zakończeniami piór, które z czasem ulegną wytarciu i odsłonią szatę godową. Jemiołuszka jest jedynym przedstawicielem rodziny jemiołuszek żyjącym w Europie. Uważana jest za jednego z najładniejszych ptaków europejskich. Cechą najbardziej rzucającą się w oczy, pozwalającą rozpoznać ten gatunek, jest długi czub na głowie. Populacje lęgowe gniazdują w lasach tajgi i lasotundry Skandynawii, północnej Rosji i północnej części kontynentu, a jakże północnoamerykańskiego. Liczebność populacji światowej szacuje się na 14 do 30 milionów dorosłych osobników. Populacja ta wykazuje trend wzrostowy. Jemiołuszki latem polują na owady, jak komary czy muchówki. Na przelotach i zimą pokarmem jemiołuszek są różnego rodzaju owoce, zwłaszcza jagody kłogu, tarniny, jemioły, dzikiej róży, ligustru, śniegoliczki, jałowca, cisu i jarzębiny oraz inne mięsiste owoce, krzewów i krzewinek. W naszych ogrodach chętnie żerują na późnych odmianach jabłoni, na których owoce mogą jeszcze wisieć aż do zimy, oraz na jabłkach rajskich. W naszym kraju średnio licznie pojawia się podczas przelotów od listopada do marca i kwietnia, rzadziej do pierwszych dni maja. Zimuje nielicznie. Jeśli ktoś chce szukać jemiołuszek w swojej okolicy, warto odwiedzać parki miejskie oraz cmentarze z dojrzałymi drzewami liściastymi, na których są owocujące jemioły. Najlepszy czas na poszukiwania to, według mojego doświadczenia, marzec i kwiecień. Przejdźmy do omawiania gatunków, które przylatują do nas z dalekiej północy. I nie są to części goście, ale jak się ma szczęście i jest się w odpowiednim terenie, to da się je zobaczyć. Rzepołuch to bliski kuzyn naszej rodzimej makolągwy, z którą zresztą bywa mylony. Cechą, która dobrze go od niej odróżnia, jest wyraźnie żółty dziób. Stąd też często rzepołuch bywa nazywany makolągwą żółtodziobą. Tereny lęgowe położone w Europie znajdują się na północy Wysp Brytyjskich oraz w Skandynawii, z czego najwięcej ptaków gniazduje w Norwegii.
Ptak ten preferuje górzyste obszary tundry z niskimi krzewami i brzozą karłowatą, ponadto stepy, łąki alpejskie i subalpejskie oraz wrzosowiska. Tereny zimowiskowe populacji europejskiej to Europa Zachodnia, Środkowa i Południowo-Wschodnia. W Polsce nielicznie pojawia się na przelotach od września do grudnia i od marca do kwietnia, gdzieniegdzie zimuje często w większych stadach, nierzadko z innymi łuszczakami. Najwięcej rzepołuchów obserwowałem na wybrzeżu na falochronie portu Władysławowo, choć można je także zobaczyć w głębi lądu na nieużytkach porośniętych tak zwanymi chwastami, wśród których ptaki te żerują, zjadając ich nasiona. Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony. U samca występuje różowawy kuper, który u samicy jest ubarwiony jak reszta płaszcza. Poświerka to ptak nieco mniejszy od trznadla. Występuje w strefie tundry Eurazji i Ameryki Północnej. Przez Polskę przelatuje nielicznie oraz nielicznie zimuje. Przez większość roku pokarmem poświerki są różne nasiona, zwłaszcza traw, najczęściej zbierane na ziemi, rzadziej na roślinach. W czerwcu i lipcu zjada głównie owady, którymi także karmi swoje młode. Ptaki pojawiające się u nas noszą szatę zimową i są dość podobne do noszącego szatę zimową potrzosa. Jedną z lepszych cech, która odróżnia oba gatunki w tym czasie, są szerokie, rdzawo-brązowe brzegi lotek trzeciorzędowych i dużych pokryw tworzące u siedzącej poświerki wyraźny, szeroki, rdzawy pas ograniczony z obu stron przez jasne paski pokrywowe. Warto tu dodać, że na podstawie samej obserwacji w tym okresie trudno rozróżnić płeć u tych ptaków. W okresie lęgowym samca poświerki nie da się pomylić z żadnym innym gatunkiem. Wygląda tak, jak na tym darmowym zdjęciu. Latem samica jest podobnie ubarwiona jak zimą, ale w tym czasie jej kark jest wyraźnie rdzawo-brązowy. Górniczek to jeden z najładniejszych, a być może najładniejszy skowronek żyjący w Europie. Cechą charakterystyczną tego gatunku są dwa czubki z piór przypominające nieco różki, choć w terenie nie zawsze dobrze widoczne. Populacje europejskie charakteryzuje czarno-żółty rysunek na głowie. Dymorfizm płciowy słabo zaznaczony. Generalnie samica jest nieco mniejsza, jej rysunek na głowie jest nieco bardziej rozmyty, a różki bardzo krótkie lub wręcz niewidoczne. Zimą obie płcie wyglądają podobnie. Biotopem górniczka są tundra, kamieniste wybrzeża oraz wysokogórskie łąki i płaskowyże. Lęgowe populacje tego gatunku odnotowano w Eurazji, obu kontynentach amerykańskich i w północnej Afryce. W Polsce pojawiają się przede wszystkim ptaki migrujące ze Skandynawii lub północnej Rosji. Nielicznie zimuje i wcale niełatwo je zobaczyć. Najlepszym terenem do zimowych obserwacji tego gatunku są pola uprawne. Śnieguła to najdalej na północ żyjący ptak lądowy na świecie. Jej biotopem jest kamienista tundra z karłowatą roślinnością. Preferuje sąsiedztwo rzek i jezior. W Europie najliczniej lęgnie się w Norwegii, a jej europejską populację szacuje się na 180 do 700 tysięcy par. W Polsce przelotna niekiedy zimuje. Jak dotąd najwięcej obserwacji miałem na plażach i wydmach naszego wybrzeża, ale widywałem też te ptaki na polach uprawnych w głębi lądu. Na zdjęciu ptak w szacie zimowej. Samce latem są mocno kontrastowo ubarwione. Grzbiet i końce skrzydeł stają się czarne, a reszta części ciała biała. Takiego zdjęcia niestety nie mam, bo można je zrobić tylko latem daleko na północy, dokąd jak na razie się nie wybieram. Śnieguła odżywia się nasionami, owadami, a na wybrzeżu też skorupiakami. Najczęściej żeruje na ziemi. Na dzisiaj jest to wszystko, co miałem do powiedzenia na temat zimujących u nas gości zimowych z północy, którzy przylatują do nas na zimę i właściwie zimą przede wszystkim można je u nas zobaczyć. Oczywiście temat nie jest wyczerpany, bo mówiłem ptaki wróblowe, inne grupy ptaków omówię w kolejnej części, którą mam nadzieję niebawem będę nagrywał. Z tego miejsca dziękuję wszystkim za uwagę, sugeruję zasubskrybować kanał, bo to pomaga go rozwijać. Natomiast na dzisiaj jest już strasznie zimno, idę do domu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!